Kupiłem auto, choć nie wiem po co, lecz po korzystnej cenie. Skusiła reklama widziana późną nocą na CNN-ie. Sunęło sawanną, gnało przez pola, lasy i dzikie prerie. Ja w moim w korku na siódemce sapię jak pitbull terrier. Reklama Apple, w nocy chłopaki dziewczynom robią fotki. Tacy są gładcy, młodzi i ładni, do tego różnorodni. Deskorolkami suną przez miasto, chcą mi coś udowodnić. Ja moim robię screenshot mema, potem się stłukł o chodnik. Pakiet Platinium, ekskluzywny dostęp. Składnik aktywny, serum ujędrniające. Antyoksydant, nieziemskie oszczędności. Mądre pożyczki, gdy pieniędzy nie dość. Kupiłem outfit z wyprzedaży, chciałem mieć highest fashion. Stojąc nad paczką, przyznaję, dawno nie miałem takich wrażeń. Kupiłem kawiarkę, ponieważ Clooney zachwalał kawę z maszyn. Kupiłem Chanel, kupiłem Balmę, kupiłem Pradę, kupiłem McQueen. Kupiłem balsam, żeby wygładził mi pierwsze zmarszczki z twarzy. Kupuję majty, berbery, krata, aby być panem plaży. Kupiłem nową rzecz, niosę do domu tę nową rzecz. Zmienia się nocą w rzecz, w kolejną znowu rzecz. Zostałem oszukany. Pakiet Platinium, ekskluzywny dostęp. Składnik aktywny, serum ujędrniające. Antyoksydant, nieziemskie oszczędności. Mądre pożyczki, gdy pieniędzy nie dość. Kupiłem karnet fitness center, ale z kompleksem wellness. Tłuszczowa tkanka dziwnie sterczy, ale i wieszcze regres. Jestem ludystą wśród tych sprzętów, jestem jak dziecko we mgle. Po przetreningówce czuję, że płuco jakby płonęło we mnie. Niewielki flakon na walentynki, jakieś perfumy Chanel. W reklamie tajemny pałac, a pod sufitem pływają chmury białe. W chmurze jest amant, a la szalamę dziewczynie buzi daje. To właśnie przez jego garze zapłacę kafel, cholerny głupi frajer. Kupiłem alkohol za 1000, kupiłem łagił za 500, kupiłem auto za 1000, kupiłem jachcik za 10, kupiłem chatę za ile? Kupiłem dla niej 2 wiersze u najlepszego poety w tym kraju, co pobiera kafel za werset. Kupiłem nawet trumnę, najdroższy machoń, złote detale, żeby potomstwo stało dumne. Na mym pogrzebie, zamiast kazania, będzie czytany bankowy dokument. Ksiądz powie krzepko, panowie, panie, tu leży naprawdę rasowy konsument. Audycja 1800 Oświecenie, wracamy po przerwie reklamowej i mamy już kolejnego słuchacza, jesteś na antenie. A, cześć, znowu ja. O, pan 1000 dni. Zrobił pan pracę domową? Tak, już kończę, powoli. Bardzo powoli. To co pan robi? Głównie to jeżdżę autem po nocach. A jak powrót do pracy? No właśnie, średnio. Co się dzieje? Wie pan co, ja już po prostu trochę nie mam o czym pisać, bo wydaje mi się, że wszystko już, co miałem do napisania, to napisałem i się kręcę w kółko. To może niech pan sobie zrobi strumień świadomości. Wyśpiewa wszystko, co siedzi w pana głowie. Wie to tylko pan. Mogę spróbować. Na pewno w trakcie procesu zyska pan trochę pewności siebie. Pan jest za bardzo strachliwy przed tym, co kto pomyśli. Niech pan otworzy swój neseser i nam zaprezentuje. Okej, niech będzie. Tylko proszę już nie dzwonić, zanim nie odrobi pan pracy domowej. Okej, tak, pamiętam. No.